czarna gwiazda, które świeci bardzo jasno, bo drugie zwycięstwo z rzędu. Nie strzeliliście pewnie 17 bramek jak ostatnio, ale jesteście chyba i tak wysoko, 14, ale jesteście zadowoleni, krótko mówiąc. Zgadza się, dokładnie. Chcieliśmy w ogóle wystartować od wyższej ligi, ale nie udało się, bo gramy w innych poznańskich ligach i skład mamy, wydaje mi się, dosyć dobry. I dzisiaj to pokazaliśmy na boisku. Ale skąd się wziął cały team? Z różnych poznańskich lig się poskładaliście? Czy ten zespół ma długą tradycję? Tak, już dosyć, i gracie? Dosyć już mamy długą tradycję. Gramy w wielkopolskiej lidze i ogólnie w Play Arenie. I tutaj graliśmy w zeszłym roku też, ale połową tego składu. Teraz pozbieraliśmy się cały nasz skład. Właściwie jeszcze mamy dwóch kolegów kontuzjowanych i to będzie cała nasza ekipa. Czyli skąd się wywodzicie? Co was łączy oprócz piłki oczywiście? My jesteśmy generalnie z Rataj. Wszyscy są z Rataj, nie? Taka ekipa. Jeden chłopak jest tylko z Garbar i jeden z Głównej, a reszta chyba 8 czy 9 chłopaków z Rataj. To jest osiedle Przemysława koło Browaru. To co gracie, to jest świetne. I znaczy to, że specjalizujecie się w futsalu właśnie, czy piłce halowej? Nie, właśnie. Czy gracie różnie? Nie, orliki, głównie na orlika gramy, ale halówka wiadomo, zimą też gramy dużo na hali. A jeszcze wcześniej gdzieś wszyscy tylko ligi, powiedzmy amatorskie, bo to są takie amatorskie, półamatorskie, bo poziom jak widzicie jest fantastyczny. My jesteśmy głównie tylko amatorzy. Nie ma tutaj u nas żadnych zawodowców, ani byłych zawodowców, wszyscy sama amatorka. Liderzy dzisiaj się pokazali, czy są tacy, którzy ciągną ten zespół, szczególnie w ofensywie? W ofensywie właśnie to jest Kuba Solarek i Patryk Aleksandrowski. W obronie mamy właściwie wszyscy dobrze grają, można powiedzieć, u nas. No i bramkarz też jest niezły, nie? Bramkarz jest oczywiście najlepszy, bo rządzi całą defensywą. Zawsze gracie pod tą nazwą słynną już pewnie w całym Poznaniu? Tak, dokładnie. Zawsze jest to nazwa Blackstar, tak. Nawet nie wiem, szczerze mówiąc, kto ją wymyślił, ale już od paru lat mamy taką nazwę. Czyli jakby ten team, który gra, on jest jeszcze, macie rezerwę, tak? Optymalnie możecie jeszcze dwóch zawodników dokoptować i generalnie jakiś roszad w składzie nie ma, nie potrzebujecie. Nie, dwóch, trzech właściwie nawet zawodników mamy, to są problemy z kolanami, nie wiem czy oni w ogóle w tym sezonie wrócą, bo to jest jedno wiązadło, jeden kolega miał chyba 3 dni temu dopiero operację, więc ciężko powiedzieć, czy jeszcze na ten sezon halowy wrócą, czy dopiero na wiosnę na otwarte boiska. Chcecie udowodnić to, że jesteście teamem, który może z powodzeniem grać i zmieszać nawet w ekstra lidze i to jest team, który taki ma potencjał? Tak, wydaje mi się, że spokojnie byśmy sobie poradzili w ekstra lidze. Pewnie nie na mistrzostwo, ale na pewno byśmy nie spadli. Tutaj był taki moment, że prowadziliście, później był 6-6, rywal was doszedł. Zdziwieni byliście, czy taki moment słabości? Ale ogólnie my zaczęliśmy słabo grać, bo zaczęło się kiwanie, niepotrzebne straty i właściwie z tego wynikały bramki. Jak już zaczęliśmy grać swoją piłką, to skoczyliśmy na 7-8 bramek automatycznie.